W Miłosławiu zabrzmiały kompozycje George'a Gershwina. Aranżacje do utworów słynnego kompozytora zaprezentowali soliści, pianistka i tancerze z Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Gershwin chociażby dlatego, że dość rzadko jest wykonywany w Polsce, mimo że to jest niewątpliwie bardzo znany kompozytor. A co jest w nim wyjątkowego? No jest przede wszystkim ojcem tej prawdziwie na wskroś amerykańskiej muzyki. I właśnie to wszystko dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować w pieśniach. Nasz koncert nazywa się Niebłękitna Rapsodia, więc podczas tego koncertu nie usłyszymy Błękitnej Rapsodii, ponieważ jest to koncert z towarzyszeniem akompaniamentu przy fortepianie. Będą to pieśni Gershwina, będą też arie, także myślę, że wszyscy będą bardzo zadowoleni, bo są to utwory, które chwytają za serce i wręcz i zmuszają nogi wręcz do tańczenia. Taka klasyka właściwie, także na pewno z wielką przyjemnością i myślę, że wielu odbiorców ma ta muzyka. Z przyjemnością też posłucham dzisiaj tutaj tej muzyki, bo to taki uznany twórca. Dobry pomysł, że takie koncerty tutaj lokalnie się odbywają o różnej tematyce, a Gershwin jak najbardziej. Jesteśmy tutaj fanami. My regularnie chodzimy na wszystkie koncerty, które proponuje tutaj scena kultury zamkowa, więc nawet jeżeli nie znamy wykonawcy, jesteśmy. Także, chociażby tak edukacyjnie. Także, ale Gershwina znamy. Nie przypuszczaliśmy, że Gershwin zawita do Miłosławia. To, że ten projekt pierwotnie wymyślony i zaakceptowany dzisiaj się materializuje i będziemy mogli posłuchać Gershwina w kościele poewangelickim w Miłosławiu. A pan starosta Gershwina słucha na co dzień? Może nie na co dzień, ale znane są chociażby Błękitna Rapsodia. Myślę, że trudno znaleźć, gdzie to już jest swego rodzaju kod światowy, że to są utwory, które wszyscy znamy, ale no, jest to muzyka, która no, jak najbardziej mi odpowiada. Starosta Jaśniewicz na koncert zaprosił gościa specjalnego. Chciałbym przedstawić pani Anastazja Fietisowa, malarka białoruska. Przed 12 laty, przez ponad pół roku rezydowała we Wrześni. Namalowała szereg ważnych miejsc i ludzi we Wrześni. Z tego powstała wystawa, galeria. Później wydaliśmy folder na tę okoliczność. I dzisiaj, zdradzę tajemnicę, namawialiśmy się, żeby pani Anastazja w przyszłym roku, już będzie po 13 latach, wróciła do Wrześni i żeby nam ten kawałek po swojemu, według swojej wyobraźni, namalowała i chcemy to skonfrontować, może złe określenie. Jak patrzy na Wrześnię po 13 latach? Tak, polubiłam Wrześnię i zadzwoniła do pana starosty, mówię, że jestem w Poznaniu, mam nostalgię do Wrześni. No i pan starosta mnie zaprosił, chętnie tutaj przyjechałam. Wszystko znam, bo malowałam całą Wrześnię, panorama Wrześni wisi w starosty. Weszła do starostwa, a tam wszędzie moje obrazy, bardzo mi miło, bo no, po prostu znam już Wrześnię i polubiłam ją, dlatego mile to jest. Kameralna przestrzeń Powiatowego Centrum Kultury Zamkowa w Miłosławiu znów zapamiętała ten piękny występ jako wydarzenie o charakterze unikatowym. I tego samego życzymy wszystkim, którzy uczestniczyli w tym koncercie.